W dzisiejszym odcinku powiem Wam, kto rządzi w Komisji Europejskiej i dlaczego nie są to poszczególni komisarze, ani nawet szef Komisji Europejskiej. Trzeba ten kodyk musiałka. Drugiego lipca na posiedzeniu Rady Europejskiej przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich po wielu tygodniach negocjacji doszli do konsensusu, że ich kandydatem na szefa Komisji Europejskiej będzie Niemka Ursula von der Leyen. Było to nie lada zaskoczenie, dlatego że Niemka nie była wymieniana na giełdzie nazwisk jako pretendent do tego stanowiska. Niemniej po bardzo burzliwych negocjacjach państwa zgodziły się co do tego, że to Niemka będzie szefowała Komisji przez najbliższe 5 lat. Dwa tygodnie później jej kandydaturę zatwierdził Parlament Europejski, ale podkreślmy, że przeszła ona dosłownie o włos. W ten sposób posłowie do Parlamentu Europejskiego chcieli zademonstrować swoje niezadowolenie z tego faktu, że państwa członkowskie podczas wyboru kandydata na szefa komisji w ogóle nie uwzględniły propozycji Parlamentu Europejskiego. Jaki z tego płynie wniosek? Należy zadać sobie pytanie, jak to jest, że Komisja Europejska, która w traktatach założycielskich jest powołana do tego, aby definiować interes ogólnoeuropejski, a nie dbać o interesy poszczególnych państw, jest polem rywalizacji nie tylko państw członkowskich, ale także poszczególnych unijnych instytucji. To, że poszczególne państwa członkowskie wybierają na swoich przedstawicieli w komisji niesprawnych urzędników, ale polityków wagi ciężkiej, tym bardziej potwierdza tezę, że komisja nie jest wolna od lobbingu, nie jest wolna od wpływów poszczególnych krajów członkowskich i warto wstawić tam swoich przedstawicieli, aby pilnowali naszych narodowych interesów. Ursula von der Leyen obejmie swój urząd 1 listopada i do tego czasu jej głównym zadaniem jest objazd po stolicach europejskich i spotkania z kandydatami poszczególnych państw na komisarzy. Niedawno odwiedziła Polskę, gdzie spotkała się z polskim kandydatem, czyli Krzysztofem Szczerskim i z doniesień prasowych wiemy, że ta kandydatura została zaakceptowana. Trudno się dziwić, Krzysztof Szczerski od 20 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się Unią Europejską. W 2010 roku jego praca habilitacyjna Dynamika Systemu Europejskiego została nagrodzona nagrodą prezesa Rady Ministrów, a przypomnijmy, że wówczas premierem był nie kto inny jak Donald Tusk. Szczerski został także poparty przez niektórych polityków opozycji, którzy wypowiedzieli się o nim dość ciepło, co jak na polskie standardy nie jest częstą praktyką. Na pewno Krzysztof Szczerski może się pochwalić nie tylko dobrą znajomością teorii, ale także praktyki, bo przecież jako jeden z pierwszych stażystów zasiadał w Komisji Europejskiej przed prawie 20 laty. Później był wiceszefem MSZ-u odpowiedzialnym za sprawy unijne. W końcu wiceszefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, posłem, gdzie również w Komisji do Spraw Unii Europejskiej był jej przewodniczącym. No i ostatnie kilka lat spędził w Pałacu Prezydenckim, gdzie odpowiadał za politykę zagraniczną prezydenta Andrzeja Dudy. Także kompetencji Krzysztofa Szczerskiego z pewnością nie można odmówić. No i na pewno ta kandydatura kontrastuje chociażby z propozycją Beaty Szydło na szefa Komisji do Spraw Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Beata Szydło nie dała się poznać jako osoba, która szczególnie czuje problemy, którymi żyje dzisiaj współcześnie Europa. Czy w takim razie Krzysztof Szczerski może już pakować się do Brukseli? Niekoniecznie. Nie wystarczy bowiem zgoda ze strony szefowej Komisji Europejskiej, ale Szczerskiemu potrzebna jest także akceptacja ze strony Parlamentu Europejskiego. A zdarzyło się już kilkakrotnie, że Parlament Europejski wystawiał nie tylko żółte kartki, jak w przypadku von der Leyen, ale także wystawił kilka czerwonych kartek kandydatom na komisarzy. Przypomnijmy, 5 lat temu, w czasie kiedy swoją komisję tworzył Jean-Claude Juncker, Alicja Bratusek, słoweńska kandydat na komisarza, została odrzucona przez parlament. Wtedy faktycznie zaprezentowała się fatalnie, nie była w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące materii, którą miała się zajmować Komisji Europejskiej. Inny był trochę przypadek Węgra Tibora Navracsisa, który to miał objąć tekę edukacji, a także praworządności. Mimo że kandydat ten był bardzo kompetentny, co przyznawali sami europarlamentarzyści, z samego faktu, że był Węgrem, a jak wiemy, Węgry mają dość napięte relacje z Parlamentem Europejskim, został pozbawiony teki praworządności.
ta teka została przyznana Frankowi Timmermansowi. No i można się zastanowić, jak by wyglądały w ostatnich 5 latach relacje polskiego rządu z Komisją Europejską i Parlamentem, gdyby za praworządność Komisji odpowiadał nie Frank Timmermans, ale właśnie Węgier Tibor Navracsics. Czerwona kartka została wystawiona w sposób spektakularny przez Parlament Europejski w 2004 roku. Wtedy włoskim kandydatem na komisarza był Rocco Buttiglione i w czasie przesłuchania przed europarlamentarzystami zapytany o swoje poglądy na temat homoseksualizmu potwierdził, że uważa homoseksualizm za grzech, ale podkreślił jednocześnie, że w jego codziennej pracy w komisji nie będzie to miało żadnego znaczenia. No, takie sformułowanie jednak dla większości europarlamentarzystów było przekroczeniem bariery, no i kandydat ten został utrącony. Silvio Berlusconi musiał wówczas przedstawić innego kandydata. No to zajmijmy się w takim razie tematem teki, którą powinien objąć polski kandydat. Po pierwsze, podkreślmy, że warto zabiegać o te sprawy, gdzie Komisja Europejska ma silną pozycję i ma dużą kompetencję. Takie komisje jak komisja zajmująca się sprawami zdrowotnymi czy edukacyjnymi są może i prestiżowe, ale tak naprawdę niewiele znaczą, dlatego że kwestie systemu ochrony zdrowia i systemu edukacyjnego są rozstrzygane przede wszystkim na poziomie państw członkowskich, więc komisarze zajmujący się tymi sprawami tak naprawdę nie mają żadnej władzy. Rząd powinien w pierwszej kolejności zabiegać o to, aby pozyskać te teki, które mają charakter regulacyjny, czyli tam, gdzie Komisja Europejska produkuje dużą ilość aktów prawnych, które w istotny sposób wpływają na polską gospodarkę. Do takich tek należą m.in. teki gospodarcze, o które zabiega rząd. Podkreślmy, szczególnie ważna jest tutaj teka, która dotyczy wspólnego rynku, dlatego że w Unii Europejskiej w ostatnich latach mamy widoczne tendencje protekcjonistyczne, no i komisarz odpowiadający za wspólny rynek ma szansę, aby tym tendencjom protekcjonistycznym zapobiegać. Objęcie jednak stanowiska komisarza, który odpowiedzialny jest za tą tekę, nie oznacza od razu, że polskie władze będą miały istotny wpływ na legislację unijną. No, podkreślmy, że w ostatnich latach funkcję komisarza odpowiedzialnego za m.in. wspólny rynek pełniła Elżbieta Bieńkowska. Czy znacie Państwo jakieś sukcesy polskich komisarz na tym polu? Ja niestety nie. Poza wspólnym rynkiem kluczowymi z punktu widzenia polskiego interesu tekami są teki środowiskowa i energetyczna. Jeśli chodzi o środowisko, to oczywiście będziemy w najbliższych latach obserwować kolejne batalie o zaostrzanie emisji dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o sprawy energetyczne, no to oczywiście polskie batalie o węgiel. No ale właśnie z tego względu wydaje się, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby to Polakowi przyznano tekę środowiskową czy energetyczną, bo polskie interesy są tutaj w istotny sposób sprzeczne z interesami najważniejszych państw unijnych. Jeśli nie energia, środowisko, to co? Moim zdaniem wśród tek, które są w zasięgu polskich możliwości, a jednocześnie są ważne dla polskich interesów, to przede wszystkim rolnictwo. Przypomnijmy, że duża część unijnego budżetu jest wydawana na dopłaty rolne i tam jest bardzo duża ilość regulacji, która jest niezwykle istotna dla polskich rolników. No i transport. Ta teka może być szczególnie ciekawa dla Krzysztofa Szczerskiego, dlatego że to właśnie Krzysztof Szczerski był promotorem pomysłu Trójmorza. Podkreślmy, że idea ta miała polegać na budowie m.in. połączeń transportowych na linii północ-południe, no i z pozycji komisarza, który będzie zajmował się transportem, realizacja tego pomysłu wydaje się być bardzo prawdopodobna. Dochodzimy w końcu do kluczowego pytania. Jaki jest realny wpływ komisarza na unijną legislację? Otóż ten wpływ jest bardzo mocno ograniczony. Dlaczego? Dlatego, że w komisji rządzi nie komisarz, a dyrektor generalny i inni urzędnicy wysokiego szczebla, którzy kontrolują cały proces legislacyjny. Komisarz, który przychodzi do komisji, wchodzi do budynku, którego nie zna, którym rządzą urzędnicy, którzy wiele lat pracują w tej instytucji, znają wszystkie zakamarki, znają wszystkie triki i tak naprawdę to ogon macha psem.
Tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wyglądają relacje między komisarzem a jego urzędnikami, którzy powinni być podporządkowani komisarzowi, polecam lekturę Darka Jana Eppinga, holenderskiego urzędnika, a także posła do Parlamentu Europejskiego, który w swojej książce Z życia europejskiego mandaryna opisał smakowite historie o tym, w jaki sposób urzędnicy kontrolują komisarzy. Mnie osobiście najbardziej spodobała się historia byłego komisarza Gintera Verheugena, który w Polsce znany jest jako ten komisarz, który odpowiadał za rozszerzenie w czasie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Verheugen w jednym z wywiadów narzekał na swoich urzędników, podkreślając ich powolność, ślamazarność. No i tydzień po tym wywiadzie ukazały się w prasie zdjęcia z plaży nudystów, w którym były komisarz pojawił się w towarzystwie sekretarz własnego gabinetu. Zaraz po tym wydarzeniu okazało się, że były komisarz nigdy więcej nie powiedział żadnych krytycznych uwag w stronę swoich komisarzy i zawsze ich pracę oceniał wzorowo. Przypadek? Nie sądzę. Nawet jeżeli komisarz ogarnie własnych urzędników, to podkreślmy, nie jest to koniec, ale dopiero początek drogi, którą musi wykonać. Komisja to jest gra zespołowa, dlatego tak trudno jest poszczególnym komisarzom zabłysnąć i przeforsować jakieś indywidualne, ambitne projekty. W końcu nawet jeżeli komisarz przejdzie ze swoim projektem przez własną komisję, nawet jeżeli przejdzie przez całą komisję, to czeka na niego batalia w Parlamencie Europejskim i w Radzie, czyli instytucjach, które bardzo często mają zupełnie rozbieżne interesy. Co z tego wynika dla Polski? Otóż kluczowym wyzwaniem w najbliższych latach nie jest nawet to, kto będzie polskim komisarzem, ani to, jaką obejmie tekę. Najważniejszym zadaniem i zarazem najtrudniejszym jest sprawić, aby więcej polskich urzędników zajmowało wysokie stanowiska w Komisji Europejskiej. To tam przygotowuje się i przeprowadza się kluczowe akty legislacyjne, które mają bardzo ważne znaczenie dla poszczególnych krajów członkowskich. Jeśli chcemy być skuteczni w Unii Europejskiej, uczmy się od najlepszych, czyli od Niemców. 5 lat temu, kiedy rozstrzygały się kwestie komisji Jean-Claude'a Junckera, Niemcy nie zabiegali o to, aby mieć jak najlepszą tekę. Günther Oettinger został komisarzem do spraw budżetu i zasobów ludzkich, czyli zajmował się kwestiami, które tak naprawdę nie miały ważnego znaczenia. Niemcy skoncentrowały się jednak na zupełnie innej strategii. Otóż jak zobaczymy na stanowiska sekretarzy generalnych kluczowych instytucji, Komisji Europejskiej, Rady, unijnej dyplomacji, wszędzie na tych stanowiskach byli Niemcy. Uwe Korsepius był sekretarzem Rady, Martin Selmayr sekretarzem Komisji Europejskiej, Klaus Welle sekretarzem Parlamentu Europejskiego, a Helga Schmidt unijnej dyplomacji. Poza światłem reflektorów to te postaci odgrywały kluczowe znaczenie i to te osoby pozwalały Niemcom utrzymać bardzo silny wpływ na kluczowe sprawy, którymi żyła Unia Europejska. Ponadto 4 na 6 przewodniczących frakcji w Parlamencie Europejskim to również byli Niemcy. Okazuje się, że pociąganie za sznurki z tylnego siedzenia nieraz jest bardziej skuteczne niż stanowisko komisarza ważnej teki w komisji. Najbardziej spektakularnym przykładem wpływu tych urzędników na unijną legislację niech będzie przykład Martina Selmayra, załóżnika Jean-Claude'a Junckera, który to był jednym z głównych lobbystów gazociągu Nord Stream 2. Selmayr okazał się znacznie bardziej skuteczny od jednego komisarza, który sprzeciwiał się budowie tego gazociągu. Jeśli Polska chce być skuteczna w Unii Europejskiej, musimy włożyć dużo więcej wysiłku, aby wstawiać polskich urzędników na wysokie stanowiska w Komisji Europejskiej. To tam przygotowuje się unijną legislację, to tam się przeprowadza, negocjuje z kluczowymi unijnymi instytucjami. W związku z tym to, co musimy zrobić, to zmienić system awansu, który dzisiaj premiuje urzędników przede wszystkim starej Unii Europejskiej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które weszły wraz z Polską do Unii w 2004 roku, są wciąż bardzo głęboko niedoreprezentowane i to z tego powodu wciąż wpływ Polski, naszego regionu w Unii Europejskiej jest niewielki.